14 października w Ostródzie odbędą się przedterminowe wybory na burmistrza miasta. Zanim mieszkańcy udadzą się do urn, kandydaci intensywnie prowadzą kampanię wyborczą. Dlatego postanowiliśmy zapytać się mieszkańców, czy wiedzą o przedterminowych wyborach, znają liczbę kandydatów oraz co sądzą o Ostródzie. Pani, że w Ostródzie będą wybory? Wiem. A ilu jest kandydatów? 6 albo więcej. A będzie pani głosowała? Myślę, że tak. A dlaczego? Ponieważ to jest mój obowiązek. No, tam jest ich kilku. Dla mnie jest jeden. Aha. A pójdzie pani na wybory? Oczywiście. Dlaczego? No, bo trzeba dbać o swoje miasto. Wiem, słyszałam. A ilu jest kandydatów? Nie wiem. Nie powiem, bo nie wiem. A będzie pani głosowała? Zawsze głosuję. A dlaczego? Obowiązek. No, chyba... Ktoś musi rządzić w tej Ostródzie, nie? Tak nie można zostawić, żeby... Samo to się nic nie zrobi. Ktoś musi tam być. To znaczy w urzędzie. Ale żeby dobrze rządził, to musi mieć poparcie jeszcze rady, bo sam nic nie zrobi. No, a znaleźć taką koalicję będzie łatwo? Chyba nie. Po to są wybory przecież, żeby później pretensji nie było, tak jak do tej pory. No każdy ma prawo tak wyboru. I no, jeżeli ktoś nie będzie głosował, no to bez sensu nawet by było. Dobre, czy wie pani, że w Ostródzie będą wybory? Nie wiem, bo nie interesuje mnie to. No, ja jestem taka trochę lokalna patriotka, wie pan, mimo wad tego miasta, bo duże bezrobocie jednak jakby nie było. I nie zanosi się, żeby było mniejsze i to jest problem tego miasta, chyba największy, nie? No, tak ja uważam. A plusy? No, ładne jest, ładne i rozbudowuje się, a głównie na brzeże. Ale to na pewno nie rozładuje te hotele, nie rozładują bezrobocia w tym mieście, na pewno nie. Bardzo, bardzo, jestem bardzo zadowolona, że mieszkam, po prostu jestem zaszczycona wręcz, że mieszkam w Ostródzie. Bardzo mi się podoba, teraz się dużo, dużo zmieniło, dużo na lepsze się zmieniło. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mamy stadion, mamy amfiteatr, no i na jeziorem, bulwary, to wszystko się poprawiło. Super? Jest super. No, my jako obywatel Ostródy powinnam iść głosować. Ilu jest kandydatów na burmistrza Ostródy? A ja nigdzie nie chodzę, nic nie wiem, już jestem za stara. O, nie wiem ile jest kandydatów, ale będę na pewno głosować. No, więcej chyba niż 3. Myślę, że z 5 kandydatów. 5 kandydatów? Ojej, nie wiem. Tak aż bardzo nie jesteśmy gdzieś tam. Będziecie szli na wybory? Myślę, że tak. Bardzo lubię to miasto i wracam do niego po tylu latach, z powrotem będę tu mieszkać. A skąd pani wraca, jeżeli mogę zapytać? Po 30 latach z Warszawy wracam z powrotem do Ostródy. Dlaczego? Bo ja wolę Ostródę niż Warszawę. Niestety miasto jest bardzo piękne, po 30 latach zmieniło się bardzo. No właśnie, a co się zmieniło przez te 30 lat w Ostródzie? Na pewno ma pani porównanie. Co się zmieniło? Rozbudowała się, jest sporo sklepów, nowe ulice, jest czyściej, dużo czyściej niż było. Także no, zmieniło się dużo, dużo na lepsze. Jako turystyczne miasto zaczyna, no dużo hoteli przede wszystkim jest, także można z tego korzystać tutaj. Także turystycznie się zrobiło naprawdę bardzo ładne miasto. No i przystań nareszcie jest dla jachtów. Czego kiedyś nie było. Przede wszystkim są tu jeziora. My jesteśmy z Katowic, więc u nas tego nie ma. Ogólnie Ostróda jest takim bardzo festiwalowym miastem, tak? Bo Ostróda Summer Hot Days czy wszystko inne. Dla mnie bomba. W Katowicach jest tego mało, albo jeśli są już takie imprezy cykliczne, to przede wszystkim to jest Spodek, a nie ma nic na otwartym powietrzu, więc to jest zupełnie co innego. No warto, bo Ostróda się rozwija na tyle. Mieszkańcy Ostródy 14 października głosować będą mogli w 17 obwodowych komisjach wyborczych. 6 z nich będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 8 rano do 22.